Rok temu autostop został przyjęty przez Polską Grupę Zbrojeniową. Odbyły się uroczystości pierwszej rocznicy, której brałem udział razem z wiceburmistrzem Edwardem Olejką. Burmistrzowie, starostowie, radni miasta i powiatu oraz Rada Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku spotkaliśmy się wspólnie celem dyskusji dotyczącej poprawy warunków dla uczniów tej szkoły. Spotkałem się z dr habilitowanym Adrien Kemendy, konsulem generalnym Republiki Węgierskiej, celem poszerzenia relacji z węgierskimi środowiskami historycznymi, jak również omówiliśmy formę wspólnego uczenia osób przesiedlonych w latach 40. z Węgier do Związku Radzieckiego przez Sanok. Brałem udział w zakończeniu Mistrzostw Polski Młodzików w hokeju na lodzie. Sanok zajął w tych zawodach czwarte miejsce. Spotkałem się z Jarosławem Stawiarskim, wiceministrem sportu i turystyki. Omówiliśmy sprawy związane z Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku. Raz z posłem Piotrem Uruskim spotkaliśmy się ze Zbigniewem Ziobro, ministrem sprawiedliwości. Spotkałem się z dyrektorem szpitala Henrykiem Przybycieniem. Omówiliśmy planowane działania inwestycyjne w szpitalu. Spotkałem się z Ewą Leniart, wojewodą podkarpackim, z marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Ortylem oraz wicemarszałek województwa Marią Kurowską. Omówiliśmy współpracę w samorządzie. Spotkałem się z dyrektorem Generalnej Służby Więziennej, generałem Jackiem Kitlińskim, dyrektorem Okręgowej Służby Więziennej w Rzeszowie, pułkownikiem Markiem Grabki oraz posłem na Sejm Piotrem Uruskim. Spotkanie uczestniczył również wiceburmistrz Edward Rojejko. Omówiliśmy ewentualne planowane inwestycje na terenie miasta. Spotkałem się ze starostą Romanem Koniecznym. Omówiliśmy współpracę z samorządem. Odbyłem szereg spotkań z dyrektorem MOSIR Tomaszem Matuszewskim dotyczącym działań związanych z inwestycjami na terenie firmy. Wraz z burmistrzami, radnymi, przedstawicielami instytucji, szefami służb mundurowych, mieszkańcami Sanoka spotkaliśmy się na wspólnym śniadaniu wielkanocnym na rynku. Spotkałem się z Wiesławem Banachem, dyrektorem Muzeum Historycznego w Sanoku. Uczestniczyłem wraz ze starostą Romanem Koniecznym, wicemarszałek Marią Kurowską, wicemarszałkiem Bogdanem Romaniukiem konferencji prasowej dotyczącej inwestycji samorządu województwa w powiecie sanockim organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Odbyłem szereg spotkań z dyrektorami podległych miastu i instytucji. Odbywają się rady budowy oraz prace związane z projektowaniem i realizacją tych inwestycji, to jest Wierchy i Centrum Rehabilitacji i Sportu na Mosie w Sanoku. Planowane rozpoczęcie tej drugiej inwestycji jest w pierwszej dekadzie maja. W sanockich szkołach i przedszkolach zakończyło się opiniowanie arkuszy kalkulacyjnych na rok 2017-2018 przez przedstawicieli związków zawodowych działających na terenie miasta. Nie wniesione zostały żadne uwagi. Z naszych informacji wynika, że wszystkie arkusze zostały zaopiniowane pozytywnie. Wśród pracowników szkół i przedszkoli nie ma zwolnień. Zakończył się przetarg na wykonanie remontu dróg Prugara, Kettlinga i Kłanowskiego na zabezpieczoną kwotę w budżecie 1 100 000 zł. Oferta przetargowa, która najprawdopodobniej zostanie wybrana, to jest kwota 970 000 zł. Oszczędności w tym zakresie są w wysokości 130 000 zł. Na tym etapie jeszcze nie jest wiadomym, czy będzie jeszcze konieczność wykonania jakichś prac dodatkowych. Czyli Państwo, poprzedni przetarg, który był w zeszłym roku na ulicę, ciąg ulic na osiedlu Olchowce, no, był znaczące obniżenie kwoty, bo to było prawie że przez pół, czyli my przygotowywaliśmy około 1 000 000. Okazało się, że to była kwota niewiele ponad 500 000 zł. Tutaj jest 1 100 000, a po przetargu 970 000 zł. Miasto w trybie przetargowym sprzedało za korzystną cenę 555 000 zł pomieszczenia po urzędzie celnym na ulicy Bema dla firmy Arriva. Ta kwota pierwotnie była niższa, natomiast finał tych pomieszczeń w tym budynku, który w większości przynależał do Arrivy, a my mieliśmy kilka pomieszczeń tam, została sprzedana za kwotę, jeszcze raz powtarzam, 555 000 zł. Dziękuję.